W dzisiejszym losowaniu poznaliśmy hipotetycznych rywali Polaków. Czy jest coś, czego powinniśmy się obawiać? Obawialiśmy się tego, że trafimy na reprezentację Ukrainy, bo to zdecydowanie najmocniejszy zespół spośród tych, które mogliśmy wylosować. Wydaje się, że Walia i Finlandia to rywale w zasięgu reprezentacji Polski, chociaż patrząc na formę naszej drużyny w ostatnich miesiącach, to tak naprawdę wiedzieliśmy, że każdy wylosowany rywal to będzie wyzwanie. Oczywiście w półfinale najpierw Estonia, a później trzeba się zmierzyć z jedną z tych dwóch naprawdę solidnych drużyn. Walia, czy powinniśmy się bać tego przeciwnika? Walia to jest jedna z solidnych europejskich reprezentacji. Takich reprezentacji, które aspirują, które nie mają wielkich gwiazd, mają dwóch, trzech, czterech wyróżniających się piłkarzy, ale reszta to są robotnicy, którzy na co dzień grają w mocnych europejskich ligach, na przykład w lidze angielskiej. Walia to jest rywal, z którym w przeszłości sobie dobrze radziliśmy, czy to za sprawą kadry Jerzego Engela, później Pawła Janasa i nie tak dawno temu Czesława Michniewicza. Na pewno siłą reprezentacji Walii są ich kibice, a wiemy, że ten mecz potencjalny z Walijczykami zagramy na wyjeździe, na bardzo gorącym stadionie w Cardiff. Pamiętajmy też, że nasza reprezentacja nie poradziła sobie z takimi stadionami jak stadion w Pradze, w Kiszyniowie czy w Tiranie, a w Cardiff atmosfera będzie naprawdę gorąca. To może jeszcze na koniec, czy powinniśmy się obawiać Estonii? Na pewno nie powinniśmy lekceważyć reprezentacji Estonii, chociaż ona w tych eliminacjach wypadła beznadziejnie. Nie wygrała żadnego meczu, zdobyła raptem punkt, ale Estonia to jest zespół na poziomie Wysp Owczych czy Łotwy, które potrafiły sobie stwarzać sytuację z reprezentacją Polski. Wierzę w to, że Michał Probierz jest takim trenerem, który nie zlekceważy na pewno przeciwnika, który jest zdecydowanie najsłabszy w tym gronie drużyn grających w barażach, bo też zasady sprawiły, że Estonia się do tych baraży dostała, Liga Narodów, no bo patrząc na formę czy też umiejętności czysto piłkarskie, Estonia do tego towarzystwa nie pasuje.